Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam Państwa w świątecznym wydaniu Teledziennika. Zapraszam Państwa na informacje. Uczniowie szkoły podstawowej nr 2 w Wałbrzychu, noszącej imię Orła Białego, postanowili uczcić święto niepodległości przemarszem ulicami sąsiadującymi ze szkołą. Happening patriotyczny organizowany przez szkolną społeczność z okazji Dnia Niepodległości odbył się już po raz siódmy. Wszyscy uczniowie do tego wydarzenia przygotowują się bardzo starannie, aby zamanifestować swoją miłość do ojczyzny. Zachęcają mieszkańców Wałbrzycha do obchodów tego święta. Oczywiście jesteśmy wszyscy ubrani w barwach biało-czerwonych. Dzisiejszą akcję rozszerzyliśmy też o taki projekt patroni naszych ulic i w tym roku nasi uczniowie we współpracy z IPN-em, z którym zresztą współpracujemy 10 lat, nasi uczniowie rozdawali mieszkańcom Białego Kamienia takie książeczki, zresztą mam ją tutaj przy sobie, o generale Władysławie Andersie, główna ulica tutaj Białego Kamienia. Myślę, że warto taką książeczkę mieć, przeczytać i zapoznać się z losami, z życiem generała Andersa. Po powrocie do szkoły w sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel, podczas którego nie zabrakło pieśni patriotycznych, między innymi zawsze śpiewanej przez uczniów przy tej okazji, pieśni My Pierwsza Brygada. Uczniowie szkoły podstawowej nr 2 co roku udowadniają, że obchody Dnia Odzyskania Niepodległości wcale nie muszą być patetyczne, a wręcz powinny być radosne. Są bardzo zadowolone, cieszą się na ten dzień. Zresztą tak jak było widać, wszyscy jesteśmy ubrani w takich barwach narodowych biało-czerwonych. To są czapeczki, to są szaliki, to są bluzeczki. Dzieci mają pomalowane twarze w barwach naszych narodowych. Szkoła też jest przystrojona odpowiednio na tę okoliczność. Jest to dzień taki szczególny dla nas i dzieci też przenoszą do domu później informacje dotyczące tradycji szkoły naszej, jak obchodzimy też, jak kultywujemy tradycje, ale też jak należałoby obchodzić święta państwowe.
Niepodległość okiem młodego człowieka to tytuł przeglądu piosenek patriotycznych, który odbył się w Starej Kopalni. Organizatorem przeglądu była Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha. Patriotyzm można wyrażać na różne sposoby. Jednym z wdzięczniejszych jest śpiewanie. Polski śpiewnik pieśni patriotycznych jest przebogaty. Najpopularniejsze pieśni patriotyczne oraz pieśni o żołnierzach wyklętych rozbrzmiewały 10 listopada w Starej Kopalni. Organizatorem przeglądu była Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha. Na scenie zaprezentowali się uczniowie wałbrzyskich szkół. No na pewno Święto Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt, jeśli chodzi o naszą polską kulturę. Organizując taki konkurs, chcieliśmy młodym ludziom przybliżyć trochę tej historii, jeszcze więcej niż mają w szkołach, ale również pokazać, że pieśni patriotyczne były bardzo ważne i jakby od tamtego czasu są do dzisiaj i możemy bardzo na różny sposób są tutaj przedstawiane. I soliści, i zespoły bardzo fajnie nam to przedstawiają. Również w różnych strojach mają swoje dekoracje, swoje różne przebrania, które jakby jeszcze bardziej podkreślają to, że jednak jest to święto narodowe, jest jedno z ważniejszych świąt. Listopada Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze organizuje spotkanie z ekspertami dotyczące programu Zielony Wałbrzych. Na to spotkanie członkowie Rady serdecznie zapraszają autora projektu, czyli prezydenta Romana Szałebeja. Ten temat Zielony Wałbrzych jest to autorski program, który zasugerował i wprowadził w życie prezydent miasta dr Roman Szałebej. Następnie Rada Miasta uchwaliła go. I to jest bardzo ambitny program. On zakłada poprawę jakości środowiska naturalnego, jakości przyrody, w tym samym życia tutaj każdego mieszkańca. Jest to program naprawdę składający się z takich elementów. Myśmy się głównie skupili na bieżącym tutaj, bieżących zagadnieniach, które wymagają już po prostu jak gdyby przyspieszenia i naprawy. Co będziemy właśnie prezydentowi sugerować. W tym celu właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, organizujemy po cyklu spotkań, ponieważ my tu ze specjalistami po prostu rozważamy zagadnienia, które wymagają, jak gdyby powiem, przyspieszenia. Będziemy właśnie uściślać i teraz na tym zebraniu 15 będą jak gdyby najwybitniejsi specjaliści z tej dziedziny. Oprócz zaproszonego pana prezydenta ponawiamy zaproszenie. Będzie ogrodnik miejski, będzie pan prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, pan Ignaszak, będzie pan prezes PEC-u, pan Waśniowski.
jeszcze inni będą przedstawiciele, działacze będą z Zarządu Okręgowego Ogródków Działkowych. To są wszystko ludzie, którzy mają do czynienia na bieżąco, zajmują się tą problematyką od dawna. Głównie chodzi nam o jak gdyby udrożnienie i renaturalizację tych naszych naturalnych cieków wodnych. Jest bowiem niedopuszczalne, żeby jak gdyby ten temat zostawić z boku, gdyż to są nasze rzeki tutaj lokalne, mianowicie głównie te dwie, to znaczy Pełcznica i Szczawnik, to są najbardziej urokliwe rzeki, które są opisane w przewodnikach jeszcze niemieckich. To są jedne z najpiękniejszych przełomów w Europie i tym bardziej one płyną malowniczo, takimi kolorowymi przełomami, można śmiało powiedzieć, pod Książem, zamkiem, a więc jest to cały kompleks, jak gdyby, który wpływa na przyciągnięcie turystów. Teraz był złoty pociąg, czas na te rzeczki. Te rzeczki trzeba naturalizować. Oczywiście to władze miasta mogą zrobić, albowiem są różni właściciele. Potem się zaczyna, oczywiście jest rezerwat przyrody przełomem pod Książem, jest inny jak gdyby właściciel, inny zarządca, ale wymaga to koordynacji. Głównie chodzi o to, żeby uszczelnić dopływ niepotrzebnych, zbędnych ścieków, jeszcze nie podłączonych w kanalizacji, głównie Białego Kamienia, Szczawna-Zdroju. Ktoś musi to wreszcie skoordynować. Sytuacja się pogarsza. Kiedyś, zresztą w ogóle, to znaczy po PRL-u, po zamknięciu kopalń, te wody powinny być już naprawdę bardziej czyste. Moim zdaniem, tą tematyką się zacząłem zajmować już od dawna, już tu powinny pływać ryby po prostu. To było już dawno zapowiedziane. Pan prezydent właśnie ujął to i zbliża się okres, że naprawdę trzeba do tego dopiąć. Takim uwieńczeniem to by właśnie było zarybienie tych potoków już. Oczywiście po uprzednim oczyszczeniu. Zarybienie, ponieważ to będzie potwierdzenie, że wróciło życie biologiczne. Cały ekosystem się jak gdyby zamknie. Jak będą ryby, będą kaczuszki, będzie świeże powietrze, świeża woda, będzie zupełnie inny. Nasi mieszkańcy będą mogli śmiało po tych szlakach przechodzić. Tam są brody porobione i tak dalej. Wystarczy tylko tym się zainteresować i skoordynować. Pobudzić Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, która przecież w Wałbrzychu ma swoją placówkę, żeby wzmożyła tu kontrolę. Ktoś musi to po prostu objąć nadzorem. Liczymy to na pana prezydenta i wspomniane tutaj czynniki inne osoby. To jest jeden z tematów, oczywiście jest szereg innych. W ogóle pracujemy nad, tak jak jest w Zielonym Wałbrzychu założony, poprawa jakości środowiska naturalnego. My tu mamy w Wałbrzychu bardzo, dosyć duże zasoby przyrodnicze, ponieważ miasto jest charakterystycznie usadowione dolinami właśnie byłych rzek, już oczywiście zabudowanymi. Jest bardzo dużo terenów zielonych. Zieleń wymaga jak gdyby też rewitalizacji. Te stare topole sadzone jeszcze w czasach PRL-u, one już jak gdyby będą i tak wypadać, ponieważ te drzewa żyją dosyć krótko, gdzieś tam w granicach kilkudziesięciu lat, i trzeba będzie po prostu powoli zastępować innymi drzewami. Chodzi o to, żeby ta modernizacja była zrobiona w wysokiej jakości, w sposób po prostu wysokojakościowy, a nie taki przypadkowy. Nie? Tutaj po prostu musi być wiedza i musi być tu zastosowane kryteria takie właśnie, jak najbardziej sprzyjające temu bogactwu, czyli bioróżnorodności, czyli żeby występowało jak najwięcej gatunków. To jest świadectwo czystości zarówno wody lokalnej, również powietrza i całej jakości środowiska. Po prostu człowiek żyje cały czas w otoczeniu przyrody, jest niezbędnym elementem. Problem wody jest w ogóle problemem ogólnokrajowym. Polska już jest w tej chwili chyba po Turcji w zasobach wód przydatnych do celów jak gdyby konsumpcji i rolnictwa. Zajmuje już ex aequo pierwsze miejsce in minus. Także jest tu dosyć tragicznie. Wałbrzych ma na przykład te wody podziemne, kopalniane. One są w ogóle niewykorzystywane. Najwyższy czas się do nich przyłożyć. Prezydent to już zauważył i słusznie. My też to monitorujemy. To są wody już jak gdyby czyste. One wymagają tylko mechanicznego uzdatniania. Jest to oczywiście jakaś inwestycja, ale też niezbyt wielka, ponieważ te wody są położone w bezpośredniej bliskości byłej na przykład oczyszczalni ścieków. Są tereny, gdzie można te wody przystosować. To są sole. Najczęściej one są zasolone z solami żelaza, manganu, różne takie składniki, ale one już spełniają kryteria wody do celów gospodarczych. Jeszcze kwestia tylko do wody pitnej.
Dlatego chodzi o to, żeby też ceny wody w Wałbrzychu nie były takie wysokie. W przyszłości jest to plan perspektywiczny, bowiem zabraknie, już brakuje z ujęcia w Marciszowie, brakuje wody. Jeszcze było wyłączyć, niektóre gminy nie miały, musiały cysterny jeździć z tymi w tym celu dla mieszkańców, brakowało wody. To znaczy, te tematy, również zazielenienie Wałbrzycha, już te takie szczegółowe, wszystkie będą omawiane. Jeszcze kilkanaście lat temu tutaj praktycznie nic nie było, oprócz rowu po torze saneczkowym. Pomysł zrodził się bodajże w 2008-2009 roku na to, żeby w jakiś sposób tą ścieżkę, znaczy ten teren Góry Parkowej zagospodarować. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to miejsce praktycznie prawie w centrum miasta. Była też możliwość pozyskania funduszy unijnych, więc urzędnicy zaczęli zastanawiać się nad tym, co można byłoby tu zrobić i powstał właśnie pomysł zbudowania ścieżki dydaktycznej oraz zagospodarowania podziemi, które znajdują się pod Górą Parkową. Nadmienię, że Góra Parkowa jest takim jednym z najwyższych wzniesień w Kamiennej Górze, ma 515 metrów i to było też takim powodem tego, że z tej góry można też oglądać panoramę Kamiennej Góry. Co powstało? Powstała ścieżka dydaktyczna, w której w skład wchodzi i ścieżka historyczna, właśnie ona powstała na bazie toru saneczkowego. Na tej ścieżce historycznej możemy zobaczyć eksponaty z II wojny światowej. Możemy też w ramach edukacji poczytać sobie o tym, co się działo na terenie Kamiennej Góry w czasie II wojny światowej. Na Górze Parkowej również znajduje się ścieżka przyrodnicza, na której możemy zobaczyć, poglądać roślinność, jaka występuje na tym terenie. Co to są za rośliny, by zapoznać się bliżej z tym, co tutaj mamy. Jest też ścieżka rowerowa. No i oczywiście szereg ścieżek do spacerów, do spędzania wolnego czasu. Te ścieżki są dobrze oświetlone, właściwie zagospodarowane, więc jest to takie fajne miejsce do relaksu i spędzania czasu. A nadmienię również, że od 5 lat tutaj na tym terenie odbywa się bieg zdobywcy Góry Parkowej i dla wielu biegaczy, którzy szczególnie z Dolnego Śląska, dla których wyzwania są takie bardzo ważne, tutaj mamy taki podbieg, który dla wielu jest taką ścianą płaczu i dla wielu właśnie biegaczy jest to takie miejsce, gdzie podbiegnięcie tutaj dwukrotnie jest takim czymś bardzo dużym osiągnięciem. Właśnie, to jest chyba, jeszcze nawiążemy do tego biegu, taki nietypowy bieg, jeśli chodzi w Polsce, raczej takie biegi się nie zdarzają, że między innymi przez podziemia, z tego co pamiętamy, ale również właśnie przez Górę Parkową, gdzie znajdują się takie eksponaty. Tak, dokładnie. Właśnie dzięki temu, że ten bieg przebiega przez podziemia, gdzie oczywiście w trakcie samego biegu trudno zwiedzać te podziemia, bo skupiamy się na czym innym, ale zaraz potem po biegu, po jakimś tam odpoczynku możemy sobie pozwolić na to, żeby to podziemia zwiedzać. Ta ścieżka, która jest naprawdę fajna, która właśnie wymaga dużej kondycji, one powodują, że wielu ludzi przyjeżdża tutaj właśnie dlatego, bo biegów w Polsce na dystansie 10 km, tak jak jest ten bieg w Kamiennej Górze, jest bardzo wiele. Praktycznie w każdy weekend możemy gdzieś sobie na taki bieg pojechać, a jednak ludzie tu przyjeżdżają zawsze, bo chcą, pomimo że biegali tu raz, drugi raz chcą biegać po raz kolejny. No właśnie, turyści, którzy tutaj odwiedzą tą ścieżkę historyczną na Górze Parkowej, jakie eksponaty mogą tutaj podziwiać? Głównie są to eksponaty, tak jak mówiłem, to są to eksponaty z II wojny światowej, ale są to głównie eksponaty z obrony przeciwlotniczej. Są też działa, są haubice, jest wóz bojowy BRDM-2. Również widzimy tam w górze park linowy, również tutaj jest w Kamiennej Górze. Natomiast kwestia jego funkcjonowania, czy on funkcjonuje, czy będzie funkcjonował? Park linowy, podobnie jak cała ścieżka powstał, to znaczy powiem tak, podziemia powstały w roku 2012, zostały otwarte dla turystów. Cała ścieżka dydaktyczna i historyczna i przyrodnicza działa już od 2011 roku.
Jeżeli chodzi o park linowy jeszcze w ubiegłym roku był czynny, był otwarty dla kamiennogórzan i nie tylko, i to nieodpłatnie. Natomiast w obecnej chwili po ostatniej kontroli dotyczącej bezpieczeństwa użytkowników stwierdzono, że muszą być poprawione pewne elementy. Są to elementy, to znaczy są to sprawy, które no, po prostu eksploatacja i warunki atmosferyczne powodują, że doszło do pewnych uszkodzeń, to trzeba naprawić. Teraz jest taki okres, kiedy to będzie robione, ponieważ w okresie letnim wszystkie firmy specjalistyczne, które się tym zajmują, zajmowały się innymi parkami, które były eksploatowane i teraz dopiero zabierają się za remonty i przygotowanie do kolejnego sezonu. Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Patriotyczny po raz piąty zaprosiło mieszkańców regionu do wspólnego śpiewania. To już raz wy się tutaj spotykacie, żeby patriotycznie, pięknie śpiewać? Tutaj spotykamy się po raz czwarty, ale patriotyczne śpiewanie jest piąte. To jest piąta edycja. Od roku 2012 organizujemy takie śpiewanie przed 11 listopada dla mieszkańców naszego powiatu. Bardzo dużo osób przyszło, żeby pośpiewać. Znaczy dzisiaj przyszło akurat zdecydowanie mało ze względu na aurę i może... Ale mimo wszystko i tak dużo. Ale zazwyczaj jest to około 150-200 osób, które chcą wspólnie pośpiewać przed 11 listopada w Dzierżoniowie. A czyj to był pomysł? Nasz wspólny, o tak powiedzmy. Nasz wspólny Klubu Gazety Polskiej Dzierżoniów 2, który założyliśmy w 11 roku i ciągniemy przez 5 lat. Więc wspólnie na spotkaniu klubu ustaliliśmy z kolegami, że będzie to jakaś inna forma obchodów Święta Niepodległości. Ale samo Święto Niepodległości także będzie bardzo uroczyście tutaj obchodzone. Tak, tak. Święto będzie zapewne uroczyście obchodzone i władze miejskie dokładają starań, żeby 11 listopada był uroczyście obchodzony w Dzierżoniowie. Włączymy się oczywiście według swoich możliwości do tego święta i też będziemy brać w nim udział. A to jest taka nasza skromna cegiełka do tego wspólnego świętowania 11 listopada.
Wrocławie pięknie śpiewają ludzie, którzy przyszli tutaj do Was zresztą już piąty raz. Tak jest, no dzierżoniowianie śpiewają pięknie i wszyscy goście z innych miejsc. Nie tylko, bo ja Wałbrzyszan właśnie widzę. Właśnie, więc Wałbrzyszanie, przybysze z wszystkich rejonów naszego okręgu śpiewają pięknie, tak. Polacy śpiewają pięknie, jeżeli śpiewają o rzeczach ważnych, o rzeczach, które ich wzruszają, to nawet na co dzień nie śpiewając przy tych piosenkach, przy tych pieśniach śpiewają rzeczywiście pięknie, bo od serca. A dlaczego warto śpiewać? Dlaczego warto śpiewać patriotycznie? Śpiewać warto w ogóle, a patriotycznie tym bardziej, bo taki śpiew nas jednoczy, bo taki śpiew przypomina nam o wartościach, które nas łączą, dlatego warto śpiewać. Przypomina o naszych bohaterach, przypomina o pięknych, choć czasami również tragicznych chwilach. Widzę dzieci, które przyszły śpiewać. No i to jest bardzo budujące, bo w tym chyba nadzieja, że przez te dzieci, przez tych ludzi młodszych tradycja, obyczaj, historia i zwyczaj wspólnego śpiewania przetrwa także na przyszłe, następne pokolenia. Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko, pukają ułani. Zaspać też można. Panie pośle, przyjechał pan dzisiaj patriotycznie pośpiewać. Tak, wiemy, że kultura, śpiew odegrały niesamowicie ważną, niezwykłą rolę w historii Polski. Po prostu Polski by nie było, bo nie byłoby tego materiału na przetrwanie przez wiele, wiele lat, kiedy zniknęliśmy z mapy. I dlatego takie momenty właśnie kultywowania dzisiaj tego samego, śpiewu patriotycznych pieśni, spotkań między ludźmi, rozmów z Polakami są niezwykle ważne, bo to jest to źródło, które pozwala nam żyć, funkcjonować, myśleć o przyszłości, przeciwstawiać się złym rzeczom w teraźniejszości. I jest to cząstka tej wielkiej historii, którą coraz częściej powtarzamy, bo ta inicjatywa śpiewania patriotycznego to jest inicjatywa, którą obserwujemy już od kilku lat w wielu miastach i to jest bardzo dobry pomysł. Wszystkim organizatorom należą się brawa, że podejmują takie piękne i szlachetne wyzwanie. Dzieci śpiewają, dzieci występują, dzieci na widowni i tutaj też słyszałam, przygotowują się grzecznie. Tak, tak. Obok mnie siedziała malutka dziewczynka z przedszkola i właśnie mówiła: tą znam, bo w przedszkolu uczyliśmy się. Umiesz czytać? Nie, jeszcze nie, ale tą znam, bo się uczyliśmy w przedszkolu. Ale moja koleżanka już umie czytać, to już będzie z Państwem śpiewała. Także bardzo sympatycznie i rzeczywiście bardzo ładnie śpiewała. To też jest taki przekaz pokoleniowy, jeżeli od najmłodszego dzieci podejmują no tą historię właśnie, która też jest zawarta w pięknych, bardzo czasami dramatycznych, ale na pewno z dużym ładunkiem emocji w pieśniach Polski. Oh!
Teatrze Zdrojowym odbyły się Dni Filmu Warte, czyli retrospektywa festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Na seans zaprosili Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej, Fundacja Wolność i Demokracja oraz Fundacja Wileńszczyzna. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Michał Dworczyk. Witamy wszystkich gości, kuracjuszy i miłośników dobrego kina. Przed nami dni warte filmu, dni filmu warte, przepraszam, cykl spotkań, w trakcie których na ekranie kinowym będzie można ujrzeć niebanalne filmy z przesłaniem, filmy skłaniające do refleksji, być może weryfikacji własnych sądów i opinii, skłaniające do poszukiwań tego, co ważne dla współczesnego Polaka i chrześcijanina. Organizatorem dni filmu wartych jest Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej, którego jesteśmy reprezentantami. A patronat honorowy nad przeglądem objął pan Michał Dworczyk, poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Współorganizatorami tego wydarzenia są Fundacja Wolność i Demokracja oraz Fundacja Wileńszczyzna. Jest to drugie spotkanie organizowane w naszej diecezji świdnickiej. Poprzednie odbywało się już w Głuszycy. Szczawno jest drugim miastem. Następne będą 17 listopada w Dzierżoniowie i 26 listopada w Świdnicy. Są to takie filmy z przesłaniem, skłaniające do refleksji. Filmy, które skłaniają do refleksji, ale też do takiej weryfikacji własnych opinii, sądów na tym na tematy ważne dla Polaków, dla nas Polaków, ale i dla chrześcijan. Także takie jest przesłanie tego zadania realizowane przez Akcję Katolicką. Głównym pomysłodawcą tego przedsięwzięcia, czyli retrospektywy festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci jest pan Michał Dworczyk, pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej. To on zaproponował, żeby zrobić retrospektywy po raz kolejny, bo to już jest trzeci raz, kiedy retrospektywa odbywa się tutaj na naszym terenie. Wybraliśmy filmy, które były puszczane podczas festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdańsku. Wybraliśmy te, które wydawały nam się najbardziej warte pokazania większej publiczności. Nie wszyscy zapewne mogli dotrzeć na festiwal, nie wszyscy tam byli, nie wszyscy to widzieli. Jest możliwość w mniejszych miejscowościach pokazywania wartościowych filmów i wartościowych ludzi. To wszystko w specjalnym wydaniu Teledziennika. Dziękuję Państwu za uwagę. Tuż po nim zapraszam na spotkanie z naszym gościem, a będzie nim Paweł Gancarz, szef Dolnośląskiego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego.